Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Mam przyjemność zaprezentować Państwu, opowiedzieć na temat inżynierii lotnej w praktyce. Na przykładzie tego, co robimy, na przykładzie tego, czym zajmuje się nasza firma. Pozwolę sobie pokrótce przedstawić nasze biuro. Nazwa jest dość skomplikowana, dość długa. Mój szef ma takie właśnie podobanie do takich długich nazewnictw. Stąd też taka nazwa powstała, czyli to jest Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej. Nasza siedziba mieści się nieopodal Mińska Mazowieckiego. Jest to miejscowość Ptaki. Tak jak wspomniałem, moim szefem jest pan Michał Nowosielski, który jest założycielem, pomysłodawcą całego biura. I my od kilku lat pracujemy razem. Jesteśmy absolwentami Wydziału SIMR Politechniki Warszawskiej. Nasza współpraca rozwinęła się teraz o wiele bardziej. Jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia największego projektu w sumie w naszej kolekcji. Jest to projekt PKS-a, który Państwo na pewno widzieli przed wejściem do Muzeum Techniki. Jest to projekt, który w tej chwili jest w fazie jeszcze nieskończonej oczywiście. Trwają prace nad układem zawieszenia, natomiast staramy się, aby w ciągu przyszłych trzech tygodni pojazd już mógł jeździć swobodnie o własnych siłach z silnikiem oryginalnym praktycznie. Jest to silnik od Forda A, o tym będę mówił więcej za chwilkę. Generalnie prezentacja ma mówić o inżynierii odwrotnej w praktycznym zastosowaniu. Pomysł na taki referat, na taką prezentację wziął się stąd, że właśnie po prostu w czasie naszych prac, naszych projektów spotkaliśmy się z wieloma problemami i trzeba było je rozwiązać. I stąd też powstały rozwiązania. Oczywiście skorzystaliśmy z gotowych, ewentualnie zmodyfikowanych od nasze doświadczenia, jakieś potrzeby. Krótko mówiąc, mamy takie zadanie jak odzwierciedlenie kształtu elementów o skomplikowanej geometrii w celu rekonstrukcji części pojazdów zabytkowych. Pierwszy taki projekt, który nam się w ten sposób objawił z takim problemem, była to budowa sprzęgła, o której za chwilkę będę mówił szerzej. Był to problem nie do przepchnięcia w pewnym momencie, dlatego musieliśmy sięgnąć po gotowe rozwiązania. Co nas tak zatrzymywało? Właśnie nieregularność kształtów rekonstruowanego elementu, konieczność tego założenia, takie mamy zawsze założenie, że to, co rekonstruujemy, robimy maksymalnie wiernie i w taki sposób, aby kształty były zachowane, zgodne z oryginałem, a także kolejny warunek. To, co będziemy budować za chwilę, odtwarzać, musi być zrobione w ten sam sposób, co było kiedyś robione. Takie jest założenie naszej działalności. Dzięki temu pojazd, który Państwo widzieli, dla osób, które go znają, wydaje się właśnie bardzo wierny, znaczy wydaje się, on jest zrobiony bardzo wiernie, a jednocześnie pokazuje to naszą drogę działania. I tutaj pomocny okazał się skaner 3D. To jest oczywiście jedno z rozwiązań, które można użyć przy inżynierii odwrotnej, ale właśnie w tym przypadku skusiliśmy się o skaner. Tu mamy dwa pojazdy. To jest tak naprawdę ten sam pojazd. Tylko po lewej stronie jest to pojazd, który został wykopany kilka lat temu na terenie Niemiec. Jest to ciągnik artyleryjski C2P, zakupiony przez znanego kolekcjonera pana Adama Rudnickiego, który za cel postawił sobie, aby ten pojazd widoczny po lewej stronie odbudować do stanu widocznego na prawym zdjęciu. To z kolei jest pojazd, który był do niedawna jeszcze obiektem w muzeum w Kanadzie. W tej chwili też znajduje w Polsce, został zakupiony. Problem, który nas spotkał, wygląda następująco. Po lewej stronie widzą Państwo obudowę sprzęgła czołgu TKS, która jest de facto taka sama jak właśnie w pojeździe pokazanym przed chwilą, czyli w pojeździe C2P. Tutaj tej obudowy tak naprawdę nie ma. Ona w wyniku tego, iż pojazd leżał kilkadziesiąt lat w ziemi, uległa zwyczajnej destrukcji. Po prostu to się wszystko utleniło, gdzieś tam zniknęło. Nie było w ogóle kształtu, który mógłby nam służyć za wzór. Nie mieliśmy dokumentacji płaskiej. Takiej dokumentacji nie ma nigdzie. Nie jest to możliwe już do zdobycia. Jedyne, co nam się udało zdobyć, no to była obudowa właśnie sprzęgła z czołgu TKS, pożyczona z Muzeum Wojska Polskiego.
I to była nasza baza do pomiarów. Oczywiście tej nie mogliśmy użyć, nie mogliśmy jej odkupić. Jedyne, co było możliwe, to zbudować taką jeszcze jedną. No i w tym celu właśnie ta inżynieria odwrotna, tak? Tu się pojawia problem z tymi kształtami, z tą nieregularnością i te warunki, o których mówiłem, czyli oryginalność, jednocześnie technologia wykonania. To taka regułka bardzo krótka, taka zimna bym powiedział wręcz, która opisuje inżynierię odwrotną, na przykładzie właśnie tego, co my robiliśmy, czyli technika odwracania, inżynieria wsteczna, proces badania części w celu ustalenia, jak on dokładnie działa, także w jaki sposób, jakim kosztem została wykonana ta część. Zazwyczaj prowadzony jest w celu zdobycia informacji niezbędnych do skonstruowania odpowiednika. To właśnie był nasz przypadek. Innym stosowaniem jest porównanie lub zapewnienie współpracy z innymi częściami. I to też jest kolejny warunek, bo ta budowa rzeczywiście musiała funkcjonować. Musiała zafunkcjonować z elementami, które były w tym pojeździe, które okazały się niezniszczone. Na tych zdjęciach widzimy trzy takie przykłady, które też przewinęły się przez nasze ręce. Jest to ogniwo czołgu TK3, a także widełki wyciskowe sprzęgła w pojeździe też gościńcowym C2P. To taki bardzo krótki schemat, jak działa właśnie ta inżynieria na zasadzie skanowania, na przykładzie skanowania. Teraz oczywiście te technologie są rozwijane i może to wyglądać troszkę inaczej, ale zasada jest bardzo podobna. Czyli mamy tak, model fizyczny, który istnieje gdzieś tam, pozostał zachowany, bądź ktoś sobie taki model wytworzył. W tym przypadku jest to po prostu jakiś projekt, który ktoś zaproponował. Następnie trwają jego testy i dopiero z tego powstaje ta chmura punktów. W naszym przypadku te dwa etapy były pominięte tak naprawdę, bo mieliśmy ten obiekt gotowy i kwestią było tylko przeniesienie jego geometrii do komputera. Czyli zaczęliśmy tak naprawdę od tej digitalizacji. Za pomocą skanera uzyskaliśmy tą chmurę punktów, która została zaimportowana do jednego ze środowisk CAD-owskich i następnie na jej podstawie zbudowaliśmy tą, wyfrezowaliśmy na początku tą budowę. Tutaj taki przegląd urządzeń do skanowania. Oczywiście w tej chwili wyglądają te urządzenia znacznie nowocześniej. Nawet firma Smarttek, której tutaj wspominam prawdopodobnie tak w tym miejscu, posiada już urządzenia, które można trzymać w ręku. Są to urządzenia bezstykowe. Także technologia się cały czas rozwija, jest unowocześniana i są coraz nowsze, coraz bardziej nowe rozwiązania. W tym momencie, kiedy my robiliśmy nasze prace, mieliśmy do czynienia z takim skanerem właśnie tego typu i on został użyty do naszych działań. Dokładnie taki zestaw znajdował się wówczas na Wydziale Cyber Politechniki Warszawskiej. Dzięki uprzejmości władzy Politechniki dostaliśmy możliwość skorzystania z tego zestawu i okazało się to niezwykle pomocne w naszych pracach. Tak wygląda typowe stanowisko badawcze do skanowania. Tutaj mamy samo urządzenie, oczywiście z komputerem, obiekt badany. Najczęściej w przypadku tego urządzenia maluje się go na biało, żeby właśnie łatwiej uzyskać ten zamierzony efekt. Krótka zasada, jak to wszystko działa. Na pewno szerzej o samych skanerach i sposobie działania mogą Państwo się dowiedzieć na stanowiskach właśnie firm, które to na co dzień się tym zajmują i sprzedają. Na tamtą chwilę, kiedy my używaliśmy właśnie ten model, ten skaner był używany, czyli detektor po lewej stronie, emiter po prawej. Emiter emituje światło strukturalne, tak zwane prążki Graja. Detektor to wychwytuje w postaci właśnie chmury punktów. I wygląda to w ten sposób. Taka chmura punktów. Oczywiście to już jest chmura po wstępnej obróbce. Chmura po pierwszym skanowaniu zawiera wiele błędów, jakichś nieścisłości, nieciągłości powierzchni, takich punktów, które są porozrzucane dookoła głównego obiektu. Trzeba to wszystko pousuwać, wygładzić. Oczywiście dobrać odpowiednią ilość tych punktów, bo wiadomo, że to wszystko musi być optymalne, jednocześnie lekkie do obróbki, a pozwalające na uzyskanie planowanego efektu. Taką chmurę punktów wrzucamy w cudzysłowie oczywiście do środowiska CAD, na przykład w tym przypadku to był SolidWorks i dalej następuje obróbka,
której celem jest uzyskanie właśnie obiektu 3D, mogącego współpracować z tymi elementami. Tu oczywiście pomijam bardzo długi etap, czyli pracę nad tą chmurą punktów. Jest to długa, mozolna praca. Wymaga wielu tutaj, wielu sposobów i jakichś korzystania z narzędzi, które pozwalają na to, żeby ten efekt uzyskać. Tutaj mamy właśnie dolną część, tak jak widzimy, tej obudowy. Udało nam się ją bardzo ładnie dyskanować, bardzo ładnie zrobić model i to stanowiło podstawę do dalszych prac, czyli w tym przypadku do frezowania. Chcieliśmy uzyskać model 1:1, aby sprawdzić, czy ta obudowa po wyfrezowaniu będzie pasować w całym układzie. Po lewej stronie model CAD-owski już, który jest już po obróbce tej chmury punktów, po przetworzeniu całej geometrii, spasowane dwie części ze sobą. Tutaj jeszcze przykład wstępnej obróbki tych wspominanych widełek. Jak widać, tutaj jeszcze są pewne ciągłości powierzchni, jakieś załamania i tym podobne, które oczywiście pojawiają się po pierwszym nałożeniu takiej powierzchni na tą chmurę punktów. Także to wszystko wymaga dalszych prac. Tu jeszcze pokażę Państwu, gdzie te widełki pracują. To jest właśnie fragment mostu od tego ciągnika kąsienicowego C2B. Model po skanowaniu żółty, element, który pracuje w moście, jest na czerwono zaznaczony. To jest właśnie miejsce tej współpracy przed tym sprzęgłem wielotarczowym suchem. Tu jest całe złożenie mostu, którego model też zbudowaliśmy. Być może kiedyś nam posłuży jako podstawa do zbudowania tego mostu, bo takich mostów nie ma w tej chwili, nigdzie się ich nie da kupić, znaleźć i tym podobne. Jeżeli zdecydujemy się na budowę tego pojazdu, czyli ciągnika C2B, być może wykorzystamy całą tę dokumentację. W takim celu została też zrobiona. Tak wygląda model bez przekroju oczywiście, nieprzekrojony, a tam widzimy obiekt rzeczywisty, bo taki oczywiście istniał i on służył za bazę do bazy informacji do tego, żeby zbudować model 3D. Także inżynieria odwrotna nie jest to tylko skanowanie, ale 3D, ale może być to, mogą być to pomiary, mogą to być pomiary naszą skorzystnościową, a także plastyczne pomiary. I o tym też jest skrót. Tu jeszcze przykład kolejnego obiektu, który też powstał metodą właśnie stosowania inżynierii odwrotnej. Jest to ogniwo gąsienicy Tarkiecki TK3. Oprócz takiego ogniwa jeszcze mamy w swoich zasobach model do ogniwa do TKS-a, który w tej chwili już służy nam do tego, aby odlewać całe gąsienice. W tej chwili prace trwają, gąsienice są już w trakcie odlewania. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i uda nam się ten pojazd, tak jak mówiłem, za 3 tygodnie pokazać jeżdżący. Kolejny przykład, który też realizowaliśmy, jest to budowa reduktora czołgu zjadowczego TK3. Tu jest oczywiście fragment tylko tych prac, bo mieliśmy po prostu całą budowę. Należało doprojektować jej drugą część, żeby ten reduktor był zamknięty obustronnie, a także doprojektować cały mechanizm wewnętrzny, dobrać przełożenia, łożyska i tym podobne wałki. To wszystko jest też w fazie projekcji, gdyż taki pojazd jeszcze tego projektu jeszcze nie zrealizowaliśmy, nie jest on na tą chwilę nam potrzebny, ale leży, czeka na swoją kolej, także jest to też następna nasza praca. Tak jak wspominałem przed chwilką, nie tylko skanowanie jest wykorzystywane w trakcie naszych prac. Tutaj kilka zdjęć podczas pomiarów wspomnianego mostu. Są to pomiary maszyną współrzędnościową, która też znajduje się na Wydziale Politechniki Warszawskiej, na Wydziale SIMR. I takie pomiary też są bardzo potrzebne, gdyż nie wszystko da się zmierzyć dokładnie, korzystając z typowych narzędzi, typu suchmiarka, średnicówka i tak dalej, i podobne. Jeżeli chcemy, żeby to było naprawdę pomiary bardzo dokładne, to możemy skorzystać właśnie z takich narzędzi nowoczesnych. I wówczas model, który budujemy w oparciu o te dane, które zyskamy z pomiarów, staje się jeszcze bardziej dokładny, a tym samym ryzyko, że jakaś będzie nieścisłość czy nieprawidłowość, jest zminimalizowane.
I teraz zakończenie tej części właśnie o inżynierii odwrotnej w postaci skanowania, właśnie ta forma, tutaj to frazowanie, przepraszam, które wykonaliśmy dla tej obudowy. Tak wyglądała cała obudowa po złożeniu, po frazowaniu i po złożeniu. Oczywiście odbyły się takie testy u nas w biurze, które potwierdziły zgodność kształtu, wymiarów mocowania z elementami współpracującymi. Także to jest de facto taki efekt, który pokazał, że to wszystko działa i rzeczywiście te narzędzia są na tyle dobre, że można z nich korzystać. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że trzeba zawsze mieć jakąś taką dozę rozsądku i wszystko, mimo tego, że na przykład jest skanowane, warto sobie pewne rzeczy dowymiarować, żeby być pewnym, że wszystko będzie grało. Teraz na przykładzie naszego czołgu, który stoi też tutaj na dole, opowiem o takim trochę innym typie inżynierii odwrotnej. Czy tutaj mieliśmy typowo pomiary przy użyciu słów miarki, wysokościomierza, średnicówki. Tutaj nie opieraliśmy się o skaner, ani o maszynę współrzędnościową. Pojazd jest też prostszy, to trzeba powiedzieć de facto. Kształty są mniej skomplikowane, mamy mniej powierzchni, które są jakieś takie kształtowe, tak, obłe, które są ciężko mierzalne w sposób tradycyjny, dlatego taki pojazd jest mierzony w inny sposób. Początkiem pomiarów zawsze jest taka sesja. Oczywiście, jeżeli mamy obiekt, który jest możliwy do zdobycia jako baza informacji, w tym przypadku był to obiekt, który zdobyliśmy, do którego dostęp zdobyliśmy z Muzeum Powstania Wojska Polskiego. I te miary, które zdobywamy ręcznie, nanosimy na papier, a następnie one służą do tego, aby zbudować taki model. Model w tym przypadku jest potwierdzeniem tego, czy to, co pomierzyliśmy, zgadza się, czy ze sobą pasuje, współpracuje i tym podobnie. W naszym przypadku, taka ciekawostka, byliśmy w tym muzeum 2 dni w sumie. Spodziewaliśmy się, że w kilka osób zrobimy to wszystko od razu tak naprawdę, tak? Pojedziemy raz, następnego dnia dokończymy i wszystko będzie w porządku. Nic bardziej mylnego. Po powrocie do biura, po pracach kilkudniowych, okazało się, że w niektórych przypadkach brakuje jednego wymiaru, który gdzieś nam umknął podczas pomiaru i nie było możliwe otworzenie danej części. Czy to był układ jezdny, czy inny mechanizm, który na przykład tutaj układ przeniesienia napędu na gąsienicę. Wystarczył brak jednego wymiaru, oczywiście jakiegoś zasadniczego, i już był problem ze złożeniem, także końcowo tych pomiarów mieliśmy te 2 główne dni plus takie 2 dojazdowe, które pozwoliły na weryfikację brakujących elementów. Taka dokumentacja stanowi bazę właśnie do dalszych prac. Jeżeli firma bądź instytucja zamierza coś z tym zrobić, co pomierzyła, co ma w środowisku 3D, no to jest następny krok, czyli produkcja tego pojazdu, elementu, części, zespołu. W naszym przypadku jest to właśnie czołg mina, którego tak naprawdę na świecie jest bardzo mało, szczególnie w wersji jeżdżącej. Nie pomylę się chyba, jeżeli powiem, że na pewno w Polsce, a mniej w Europie, jest to taki jedyny egzemplarz, który sobie tak swobodnie jeździ na różnego rodzaju prezentacjach, pokazach. Tutaj widzimy kilka zdjęć właśnie pokazujących z grubsza oczywiście, jak ten pojazd powstawał. To zasadniczo są już takie etap końcowy, czyli tuż przed lakierowaniem, zabezpieczaniem elementów, ale każdy z tych elementów został zbudowany przez nas. Czy to były odlewy w przypadku tutaj obudów koła napędowego, czy to były blachy. Wszystko powstało w oparciu o dokumentację z pomiarów o tej inżynierii odwrotnej. No i takie porównanie krótkie, dwuzdjęciowe. Po lewej stronie model, po prawej stronie obiekt rzeczywisty, który mogą Państwo oglądać. Jeździ, funkcjonuje, wszystko działa sprawnie i jestem wręcz przekonany, że tutaj rozbieżności wymiarowe są, jeśli są, to dosłownie minimalne, niezauważalne, a wręcz niemierzalne tak naprawdę, bo w tej chwili trzeba to rozebrać, żeby sprawdzić, ale my jesteśmy pewni, że to wszystko zostało zrobione rzetelnie i tak do tego podchodzimy. W tej chwili budujemy drugi taki pojazd, który będzie miał silnik zastępczy znacznie tańszy. Problemem właśnie tego pojazdu jest to, że silników nie ma, wiadomo, tak samo jak samych pojazdów, które wiadomo, po prostu wybuchały podczas swojego zadania. Pojazdy, które się zachowały
zachowały, są to obiekty muzealne, nieużywane, także nie jest możliwe zdobycie silnika tego pojazdu. Mamy jeszcze jeden zastępczy, który gdzieś tam udało nam się rzeczywiście kupić, ale to jest już chyba wszystko, że tak powiem, na tą chwilę i więcej się nie da zrobić. Dlatego w tej chwili budujemy taki sam pojazd, który będzie miał silnik współczesny. Prawdopodobnie się oprzemy właśnie o silnik taki stosowany w kosiarkach i tego typu urządzeniach. Na pewno będzie wystarczająco mocny, że tak powiem, do napędu tego pojazdu. Miejmy nadzieję, że niedługo też ten projekt przedstawimy w formie jeżdżącej. I to będzie już ostatni przykład, który przygotowałem. Jako taki też realny przykład tej inżynierii odwrotnej, namacalny. Też rzeczywiście obiekt w tej chwili stoi przed muzeum. Brakuje mu jeszcze, jak widać, wielu elementów, które Państwo tu mogą dostrzec, ale to już jest kwestia, tak jak mówiłem, tygodni i powinno wszystko zostać zakończone. Na tą chwilę brakuje nam elementów, które układu jezdnego, czyli tego wózka z kołami jezdnymi, który on występuje w ilości sztuk dwóch tutaj po lewej stronie, bo to pan poprawia oczywiście. Brakuje nam jeszcze gąsienic, bardzo istotna sprawa, całej gąsienicy i wszystkiego. I jak mówiłem, to jest w tej chwili właśnie ten element jest w odebni. Mamy już przygotowane formy, wszystko zostało sprawdzone. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych problemów. Kwestia też słożni, które tutaj łączą te ogniwa, jest dość skomplikowana, bo musieliśmy dodać specjalny materiał potwierdzany powierzchniowo. Gąsienica też jest ze stali Hatfielda, stal Hatfielda, czyli stal z dodatkiem 12-14% manganu. Ona właśnie pod wpływem takich naprężeń pracy utwardzała się. Dzięki temu te ogniwa były w stanie taki pojazd jakby utrzymać, dać mu ten tor do jazdy, jednocześnie nie niszczyły się. Tutaj przejdę bezpośrednio do modelu katowskiego, pominę ten fragment pomiarów. Chociaż w tym przypadku mieliśmy jeszcze inną sytuację, gdyż tutaj nie było możliwe, nie mieliśmy obiektu rzeczywistego do pomiarów. To nam niestety nie było dane. Ten model, który powstał i obiekt, który Państwo mogli zobaczyć, jest efektem naprawdę wielu lat pracy. Moja praca się ograniczyła do budowania modelu i w tej chwili pracą nad dokumentacją i przygotowaniem tej dokumentacji do obróbki, do wytworzenia, do produkcji. Natomiast pan Zbigniew Nowosielski przez kilkanaście lat zbierał te materiały, to znaczy w postaci części, które mógł kupić, w postaci informacji, które mógł zdobyć, rysunki szczątkowe, które się zachowały gdzieś tam u ludzi, którzy gdzieś te dokumenty mieli w ręku, gdzieś im się to przemknęło przez ręce, jakieś kserokopie, informacje, które wypłynęły też z instytutu, który ma tą dokumentację, ale nie jest możliwe do uzyskania, nikt tego nie może dostać. Także to, co my zbudowaliśmy, oparliśmy o te właśnie szczątkowe informacje, także pomiary u osób, które posiadają takie pojazdy. Dzięki takim właśnie osobom byliśmy w stanie domierzyć to, co nam brakowało, to, czego nie mieliśmy. I dzięki temu ten model powstał i po jego weryfikacji zaczęliśmy robić ten pojazd, tak? Tutaj mam kilka wizualizacji takich bardzo prostych, pokazujących złożoność tych detali. Na przykład u góry Państwo widzą właśnie to koło jezdne, które się przytacza po gąsienicy. Wbrew pozorom jest to proste kółko, tak? Natomiast liczba elementów jest dość duża, tak? Każdy z tych elementów musiał być odpowiednio zmiarowany, sprawdzona jego współpraca. Ten element na przykład konkretnie jest odlewany, więc też tę technologię zachowaliśmy. Udało nam się przygotować formy, te elementy są już odlane. W tej chwili następuje dosłownie, bo to cały czas trwają. Obróbka powierzchni współpracujących i miejmy nadzieję właśnie, że w ciągu najbliższych tygodni włożymy ten zespół, ten wózek jezdny i to nam umożliwi skończenie tego projektu. Tak samo tutaj jest taki element, który stanowi. Jest to tak zwana w dokumentacji jeszcze przedwojennej, tak zwany suwak i on tymi czterema właśnie tutaj elementami przesuwa się po specjalnych takich prowadnicach w zawieszeniu, dzięki temu pracuje góra-dół, a dodatkowo jeszcze tutaj na stworzeniu jest
osadzony obrót, w punkcie obrotu, tak, może się obracać. Plus resort, który też się ugina i reaguje na nierówności. Także dość skomplikowana konstrukcja, jak tamte lata. Ale właśnie... Ale właśnie tak to wyglądało. I tutaj mamy cały element zawieszenia. Całą dwie belki główne, czyli na czerwono zaznaczone dwie belki główne, a na nich tak naprawdę osadzone wszystkie elementy tego układu jezdnego. Koło napinające na specjalnym grzebieniu, który pozwalał na regulację napięcia na osiennicy. Koła podporowe, po które przytaczała się na część wolna osiennicy, oraz trzy główne sporniki. Ten jest tylnym spornikiem, który jest środkowy, który jest mocowany na resora, jednocześnie dobiera kół podporowych oraz tutaj spornik przedni. Wszystkie te elementy trzeba wykonać niestety, nawet jeżeli się znalazło, udało nam się na przykład znaleźć koło jezdne, tak? Jest takie koło, u nas się znajduje, ale to koło niestety, no, upływ czasu nie pozwolił na to, żeby to koło można było wykorzystać. Po prostu guma, która uległa całkowitej destrukcji, utwardzeniu absolutnemu. Korozja zniszczyła całkowicie te elementy. Na tym slajdzie widzimy, jak wygląda szkielet takiego czołgu. Też oczywiście musiał być on odtworzony, gdyż wbrew pozorom ten czołg nie jest nitowany, bo wiele osób myli to te właśnie śruby, które wystają na pancerzu, to są nity. Nie, to nie są nity, to są śruby. Są tak specjalnie zbudowane właśnie. Problem był taki, że początkowe te czołgi były nitowane. Szybko okazało się, że to jest bardzo niebezpieczne, gdyż nit, w którym była połączona, załóżmy, blacha z kątownikiem, w momencie, kiedy trafiał w niego nabój z broni, on stawał się sam nabojem, gdyż najczęściej było tak, że ta główka nita została zerwana, a nit w wyniku naprężeń, które tam powstają podczas nitowania właśnie, powiedzmy, strzeliwał się do wnętrza pojazdu i często ranił bądź zabijał załogę. Konstruktorzy musieli coś z tym zrobić i dlatego powstały te właśnie takie specyficzne śruby. Dzięki nim ten czołg wygląda tak, taki troszkę jeż tak naprawdę, ale to umożliwia taki komfort, że jest to bezpieczeństwo. Tak? Czyli w przypadku ścięcia nawet takiej główki, tej śruby, jest to śruba, która jest po prostu zakręcona z drugiej strony nakrętką i nie ma takiej możliwości, żeby kogoś zraniła. Po prostu wpadnie do środka. Tutaj mamy szkielet, taką jakby siatkę kątowników, szkielet tych kątowników, tej części górnej nadłuba. W tej chwili nie pamiętam, ale jest chyba ich około 46. Każdy tak naprawdę jest inny. No oczywiście pomijając te, które się powtarzają z lewej, z prawej strony, ale tych elementów jest bardzo dużo. Są więc odpowiednim kątem. To też był dla nas problem. Początkowo myśleliśmy, że ta konstrukcja da się zrobić w ten sposób, że będziemy mogli te kątowniki nawet wyginać w warunkach takich naszej pracowni, tak? Ale okazało się bardzo szybko, że uzyskanie tego właściwego kąta jest wręcz konieczne, żeby ta kopuła zyskała swój kształt, wymiary i żeby nie było jakiejś nieciągłości, szpar i tak tym podobnych. Stąd pomocne okazały się narzędzia numeryczne, czyli mając ten model kadowski, który Państwo widzą, taki płaskownik na początku wycięty z lasera trafia na maszynę numeryczną, która pod właściwym kątem, oczywiście dobrany też na podstawie tej dokumentacji, wygina ten element i tak naprawdę zostaje kwestia złożenia tego w całość. Oczywiście jest to tylko teoria, bo jak to w życiu bywa, pojawiają się problemy i wbrew pozorom takie klocki, które składamy po wycięciu laserem, czy po zagięciu na maszynie numerycznej, powinny złożyć się idealnie. Nie zawsze tak jest. Są pewne nieścisłości, które się nie da zauważyć. Model musiał być przeanalizowany bardzo, bardzo precyzyjnie i pod każdym względem, żeby takich nieścisłości uniknąć. Oczywiście też to się nakładają pewne błędy pomiarowe, których nie mogliśmy uniknąć, nie mając rzeczywistego obiektu, typu na przykład niewłaściwe umiejscowienie otworów na śrubę, bądź lekkie przesunięcie, które kolidowało z inną śrubą. W tej chwili to wszystko jest wyeliminowane, poprawki są naniesione i pojazd, jak widać, już udało się złożyć. Następne, jeżeli będą powstawały, mamy taką nadzieję, no to będą już, będzie to czysta przyjemność tak naprawdę. Tutaj pokrótce tylko jeszcze opowiem na podstawie tych zdjęć, które tu widzimy, jak to powstało wszystko. Czyli na początku, oczywiście pomijając fakt stworzenia modelu, pomiarów
przygotowania do dokumentacji własnej. Mamy blachy, tak, które leżą sobie swobodnie. Są to blachy wycięte laserowo, w oparciu właśnie o tą dokumentację. Tutaj mamy pierwsze przymiary do ustawienia właściwego kąta, bo te blachy, szczególnie te blachy górnej części, oprócz tego, że są złożone ze sobą do krawędzi, tak jak to widzimy na obiekcie rzeczywistym, to aby tam nie było takich szpar, które po prostu byłyby niebezpieczne i niepotrzebne zupełnie, aby tą ciągłość powietrza zachować, one są jeszcze kątowo podcinane, czyli większość z nich, na przykład właśnie ta blacha tutaj, jest jeszcze krawędziowo podcinana pod odpowiednim kątem, żeby się złożyła z tą blachą, a także później stąd. Kolejne zdjęcie, tutaj już widzimy tą wannę w takim zaawansowanym stadium. W środku jeszcze jest rama widoczna, która jest taką ramą usztywniającą całą podłogę, jednocześnie będącą pasą dla silnika, skrzyń biegów i mostów i właśnie elementów przeniesienia elementów pędowych. Tutaj widzimy nasz pracownik właśnie gdzieś spawania ostatnich barowi, bądź szlifowania, w tej chwili nie jestem w stanie, szlifowania barowi, tak. Tu jest cięcie już elementów, prawdopodobnie są to błotniki, które też już były takim końcowym etapem tej wanny, w cudzysłowie oczywiście wanny. Natomiast tutaj widzimy już zarysy głównej części kadłuba, który jest składany. Wbrew pozorom ta sytuacja, że mieliśmy te śruby, też nam ułatwiła sporo, gdyż litowanie byłoby na pewno kłopotliwe w tym przypadku, ale śruby sporo przyspieszyły ten proces składania. Jednocześnie podrożyły, tak, bo musieliśmy te śruby dorabiać, są to śruby toczone specjalnie na zamówienie. Nie są to śruby standardowe, które możemy gdzieś kupić. Tak naprawdę to jest wszystko na temat tej inżynierii odwrotnej w naszym wykonaniu, na takich żywych przykładach. Dziękuję bardzo.